Trzecie stanowisko. Trzecie stanowisko. Spotkaliśmy się w barze, aby przedyskutować i omówić kilka szczegółów. Hold it! A więc osobiście spotkałeś się z Adrian Andrews, zgadza się? Oczywiście, że tak. Co to było? O co chodziło z tą nagłą pauzą? Świadku, chciałbym, żebyś dał nam więcej szczegółów. Zawsze spotykam się ze swoimi klientami. Nigdy nie wziąłem zlecenia o morderstwo przez telefon albo maila. A czemuż to? To dlatego, że cenię zaufanie pomiędzy sobą a klientem ponad wszystko inne. A jedynym sposobem, żeby ustalić takie zaufanie, to porozmawiać z klientem w cztery oczy. Więc panie Wright, czy te zeznania były były ważne? Nie, one nie były ważne. To, dlaczego on spotyka się ze swoimi klientami, to nie jest ważne. I to nie był wcale kurczę, to nie była wcale odpowiedź na moje pytanie. Świadku, proszę... proszę przestać unikać moich pytań. Co ma pan przez to na myśli? Moje pytanie to było, dlaczego czy spotkałeś się z Adrian Andrews we własnej osobie? Już ci powiedziałem, panie Wright. Tak, spotkałem. To była tylko kwestia kilku dialogów twarzą w twarz, kiedy zacząłem mu ufać. I to wtedy pomyślałem, mogę zaufać temu człowiekowi jako swojemu klientowi. To prawda, co powiadają, że trzeba się z kimś spotkać twarzą w twarz. Więc, panie Wright, czy te zeznania były ważne? One już były ważne. Bo The Killer popełnił tutaj fatalny błąd. Jeżeli słyszałem to, co myślę, że słyszałem, wtedy chyba już go mam. Wysoki sądzie, wierzę, że zeznania, które przed chwilą usłyszeliśmy, były bardzo ważne. Huh? Naprawdę? Jeżeli to by była prawda... Świadku, proszę włączyć to stanowisko do swoich zeznań. Bardzo dobrze. Od momentu, kiedy go zobaczyłem, pomyślałem, mogę zaufać temu człowiekowi jako swojemu klientowi. Od momentu, kiedy po raz pierwszy widziałem go? Him? Według zapisów sądowych, Adrian Andrews to kobieta. Tak, The Killer nigdy nie spotkał się z Adrian Andrews we własnej osobie i myślał, że jako, że nosi imię Adrian, to jest mężczyzna. No wiecie, to może mieć albo kobieta, albo mężczyzna imię w amerykańskiej wersji. I tak, on pomyślał, że to jest mężczyzna i jako, że nigdy nie spotkał Adrian Andrews, to po prostu się teraz popełnił fatalny błąd. Ale co ważniejsze, to by oznaczało, że skoro on nigdy nie spotkał się z Adrian Andrews we własnej osobie, to by oznaczało, że Adrian Andrews nie jest jego klientką. Objection! Chciałbym przez to przebrnąć raz jeszcze. Spotkałeś Adrian Andrews w barze i wtedy powziąłeś tamte zlecenie. Tak, to się zgadza. I to wtedy pomyślałeś, że on był warty zaufania. Jak dużo razy jeszcze muszę to powtarzać? Tak, to się zgadza. Przepraszam, ale to jest bajeczka. Co? Shelley the Killer. Nigdy nie spotkałeś się z Adrian Andrews. Czemu mógłbyś to powiedzieć? Ponieważ popełniłeś bardzo poważne potknięcie. Co do jej osoby. A więc co to ma być? Co ty przed chwilą powiedziałeś? Co do jej osoby? Jeżeli kiedykolwiek spotkałbyś Adrian Andrews we własnej osobie, jeden rzut oka mógłby ci powiedzieć, że to jest kobieta. Dobrze jest, posuwamy się do przodu powoli. Cisza! Cisza na sali! Panie Wright, co to ma wszystko znaczyć? Ten świadek zeznawał następującej rzeczy. To, że zawsze spotyka się twarzą w twarz ze swoimi klientami, kiedy bierze ich zlecenia. Ale on nigdy nie spotkał się z Adrian Andrews we własnej osobie. Tak, wysoki sądzie? To o to nam dokładnie chodzi. To oznacza, że klient pana The Killera to nie mógł być Adrian Andrews. Panie Edgeworth, rozumiem pana logikę, jednakże czemu ten zabójca mógłby popełnić tak podstawowy błąd? Wierzę, że to chodzi o jej imię, wysoki sądzie. Jej imię?
Tak, Adrian Andrews to jest bez wątpienia imię, które może nosić zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Tak, rozumiem. I szczęśliwie dla pana The Killera, przez cały czas, kiedy był na stanowisku u nas, nikt nigdy nie podał płci pani Adrian Andrews. I dlatego on po prostu wziął błędną płeć, no i nam tutaj ją zaserwował. Co się tutaj dzieje? Tak, sędzia nie łapie, ale my łapiemy, a to się liczy. Shelley the Killer! Sąd domaga się wyjaśnienia. Sądzę, że jakoś musiałbym pomylić tą klientkę z jakąś inną. A więc to oznacza, że pamiętasz teraz coś innego? Tak, oczywiście. Proszę, jeżeli mógłbym zeznawać raz jeszcze... A, wiem, że on po prostu zamierza teraz serwować nam więcej kłamstw. Bardzo dobrze, ale tym razem proszę nam dać prawdę i tylko prawdę. Okej. I tak oto dochodzimy do ostatnich zeznań The Killera i ostatnich zeznań w całej grze. Tak, teraz pamiętam. Wziąłem tamto zlecenie mailem. Co? Dopiero powiedziałeś, że nigdy nie bierzesz zleceń na zabójstwo mailem. Matko boska. Że sąd nigdy czegoś takiego nie wychwyci. Były nawet czasy, kiedy wziąłem pracę bez spotykania się z klientem. To zlecenie dotyczyło morderstwa Joanna Corridy i dwóch czy trzech innych małych rzeczy. Kiedy zobaczyłem imię na końcu tego listu, pomyślałem, że mój klient to mężczyzna. A więc wziął pan tą pracę, wziął pan to zlecenie przez list. On nic nie wspomniał o żadnym liście we swoich wcześniejszych zeznaniach. Co oznacza, że z całą pewnością kłamie. Bądź ostrożny, Phoenix. Jeżeli złamiesz zeznania tego zabójcy, to będzie dla nas koniec. Wiem. Nie mogę sprawić, żeby to, co on powiedział, zabrzmiało zbyt podejrzanie, ale sądzę, że jest okej. Jakbyśmy mogli to zrobić. Tak długo, jak on stoi tam przede mną. Nieważne, jak silny będę próbował wywrzeć cios, on zawsze go odeprze. A teraz zacznijmy przesłuchanie. I przesłuchanie świadka, część druga. Ostatnie przesłuchanie w grze. Prośbą było morderstwo Joanna Corridy i dwie czy trzy inne małe rzeczy. Hold it! Dwie czy trzy inne rzeczy? Tak. I cóż to były za inne rzeczy? Kilka innych rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Co powinienem zrobić? Powinienem go z tym przepuścić? Byłoby źle, jeżeli bym go zdenerwował. To, czy są, czy nie są ważne dla tej sprawy, to już zależy od sądu. Panie prawniku. Tak? Wszystko, co powiedziałem od samego początku, to było nic więcej, jak tylko pomoc dla twojego klienta. I to dlatego zastanawiam się, co cię pchnie, żeby dalej kontynuować to przesłuchanie. Czy mogło być tak, że to, że planujesz zdradzić swojego własnego klienta? To jest... Wyczuwam zapach dźgnięcia w plecy. Wow, The Killer byłby dobrym spycheckerem w Team Fortress. Ale ty powinieneś chyba być tą osobą. Chwila! O-o, to wygląda naprawdę źle. Nie powinienem testować mojego szczęścia. W porządku, muszę to przemyśleć. Czy to jest warte dalszego przepytywania? Według mnie tak. Świadku, to jest bardzo ważny fakt. Proszę z nami współpracować i powiedzieć nam, jakie to były inne prace, o które poprosił cię klient. Jeżeli naprawdę to jest takie ważne, przypuszczam, że nie mam wyboru. Tamta figura niedźwiedzia. Figura niedźwiedzia? Po zamordowaniu celu miałem odzyskać tamtą figurkę. Powiedziano mi, że ta część mojej pracy jest tak samo ważna jak samo zabicie. I gdzie była ta figurka? Była ona wewnątrz walizki pana Corridy. I wtedy co zrobiłeś? Oddałem to zaraz mojemu klientowi. Oddałeś to swojemu klientowi. Interesujące. Ta informacja z całą pewnością wygląda na ważną.
Świadku, proszę włączyć to, co pan przedstawił do swoich zeznań. Jak pan sobie życzy. Jednym z tych zadań było znaleźć figurkę niedźwiedzia i oddać ją Adrian Andrews. Hold it! Znalazłem tą figurkę w willi pana Angard. Jeżeli oddały się pani Andrews, a więc co ona tam robiła? Czekałem tam na nią. To była także część planu, żeby obwinić pana Angarda, jestem pewien. To ma sens. Więc panie Wright, czy ma jakieś pan problemy z tymi zeznaniami? Tak, jest tutaj sprzeczność. A więc The Killer mówi, że on oddał figurkę dla pani Andrews. Ale wiem, że gdzieś w tym stanowisku jest sprzeczność. A jednak... Jednak wiem, że jeśli zaprezentuję tutaj coś... drugorzędnego... On obecnie nam połączenie. Jeżeli chcesz wywrzeć dobry wniosek, Phoenix, musisz zaprezentować silny dowód. Ona ma rację. A więc co teraz, doktorze Wright? A prezentujemy tak czy siak. Świadku, może omówmy to raz jeszcze. Dałeś dla pani Andrews tą figurkę niedźwiedzia. O, ona powiedziała ci, żebyś zabrał tą figurkę i czekał na nią w willi Angarda. Czy to się zgadza? Tak. Gdzie zamierzasz z tym dojść? Cóż, sądzę, że mogłeś zapamiętać kilka rzeczy nie tak. Co? To jest walka umysłów. Nie mogę pozwolić, żeby on mnie przewyższył. Nie sądzę, że jest to możliwe, żeby pani Andrews weszła w posiadanie tego niedźwiadka. Gdyby weszła w posiadanie tego niedźwiadka, nie byłoby wewnątrz notki samobójczej Celest, bowiem ona sama mówiła, że gdyby odzyskała tamtą notkę, to by z całą pewnością ją spaliła. A ona sama nam powiedziała, że dowiedziała się, gdzie była tamta notka samobójcza od Joanna Corridy. Tak więc, gdyby ona w istocie odzyskała tego niedźwiadka od The Killera, wtedy notka samobójcza zostałaby spalona. Take that! Shelley the Killer. Jeżeli naprawdę dałeś tą figurkę dla pani Andrews, wtedy tego przedmiotu nie powinno być wewnątrz. Tego przedmiotu? Widzę, gdzie zmierzasz. Tak? To tam właśnie teraz zmierzam. Dokąd wszyscy zmierzają? Czy muszę spakować walizkę? Wysoki sądzie, proszę przemyśleć jeszcze raz zeznania pani Andrews. A ja zamierzałam to spalić dla jej dobra. Jeżeli nawet na pojedynczą minutę ten niedźwiadek był w rękach pani Andrews, jestem pewien, że ona by z niego wyjęła i spaliła notkę samobójczą. Cisza, cisza, cisza! A więc dotąd wy wszyscy zmierzaliście? A więc przez ten sam fakt, że ta notka samobójcza była wciąż wewnątrz tego niedźwiadka, mówi nam, że twój klient nie wiedział, jak rozwiązać tamtą układankę. Co oznacza? To oznacza, wysoki sądzie, że to jest niemożliwe, żeby Adrian Andrews była klientem. Oho! Cisza, cisza, cisza! Panie Phoenixie Wright. Ja jestem pewien, że wspomniałem o tym wcześniej. O tym, jak bardzo nienawidzę zdrajców ponad wszystkimi innymi. Myślę, że twoje przesłuchanie zademonstrowało jedną rzecz dla mnie bardzo jasno. Ty chyba chcesz złamać naszą część umowy. Nie, to nie jest... Wystarczy. Jeżeli takie ma pan intencje, wtedy pozostaje mi jedna rzecz, którą muszę zrobić. Czekaj, proszę! Panie, panowie, proszę mi wybaczyć. Mam pewną rzecz, o którą muszę teraz zadbać. Nie, proszę, nie to. Proszę, czekaj. Panie prawniku, doprowadź tę rozprawę do szybkiego końca, a być może powstrzymam swoją rękę. W przeciwnym razie... No! Co do... Panie Wright, czy pan... Panie Edgeworth? Tak, wysoki sądzie? Nie rozumiem... nie zrozumiałem wybuchu świadka, który zademonstrował nam przed chwilą. Czy sądzi pan, że trzeba jeszcze wysłuchać więcej zeznań, czy już wystarczy? Cóż, powinniśmy... Edgeworth, nie możemy tego zrobić. Jeżeli wciąż będziemy to ciągnąć, moja... Ona... Prokuratura... Ja... C-
co was wszystkich naszło? Nawet pan, prokuratura... rezygnuje. Co się tutaj dzieje? Prokuratura nie ma żadnych pytań, Wysoki Sądzie. Co? Wygląda na to, że dotarliśmy w końcu do impasu. Cóż, nigdy nie myślałem, że zobaczę taki dzień. To jest najbardziej niecodzienna sytuacja. Jeżeli prokuratura rezygnuje i nie ma więcej pytań, wtedy oznacza to, że prokuraturze nie udało się udowodnić swoich przypuszczeń. Jeżeli to by była prawda, nawet pomimo tego, że nie powinienem tego robić, muszę uwierzyć, że zeznania pana The Killera są prawdziwe. A to by oznaczało, że klientem Shelley'ego The Killera jest Adrian Andrews. Panie Wright, tak Wysoki Sądzie, jeżeli zakończę rozprawę tutaj, teraz, wtedy pański klient Matt Engard zostanie uznany za niewinnego, a w jego miejsce Adrian Andrews zostanie oskarżony o morderstwo. Pani Andrews zostanie oskarżona o morderstwo. Prokuratura nie ma żadnych pytań, a więc teraz wysłuchamy ostatniego stanowiska obrony. Dudzik, proszę przeprowadzić oskarżonego Matta Engard na stanowisko. Przedmiotom z kryjówki The Killera nie udało się tu dotrzeć na czas. Próbowaliśmy tak mocno jak mogliśmy, ale wygląda na to, że nasz czas dobiegł końca. Nie mogę w to uwierzyć. To, co się teraz wydarzy, leży w twoich rękach. Gościu, czy ten staruszek w końcu zadecydował? Żeby być szczery, nie sądzę, że jest pan niewinną i dobrą osobą. Wyrządził pan wystarczająco dużo zła, aby poprowadzić kobietę do samobójstwa. Ale przynajmniej jeżeli chodzi o zarzut morderstwa, wyglądałoby na to, że jesteś niewinny. Ha! Więc przypuszczam, że nawet dziadziunio już mnie rozpracował. Panie Engard? Byłeś naiwny jak ten prawnik, czyż nie tak? Żeby pozwolić twojemu klientowi tak odejść. I ta bzdura odświeżania jak wiosenna bryza to też jest naiwne, nie zgodzi się pan? Tak czy inaczej, pośpieszcie się i ogłoście mnie już niewinnym. Racja, panie prawniku? Czy powinienem postąpić według sprawiedliwości? Czy powinienem uratować życie Mai? Lepiej, żebyś zdobył dla Engarda werdykt winny, okej? Ale jeżeli bym to zrobił, Maja zginie. Ale jeżeli powiem, że jest niewinny, wtedy pani Andrews zostanie oskarżona jako morderczyni. Czy mam powiedzieć, że jest winny, czy niewinny? Jakikolwiek nie podjąłbym wybór, czyjeś życie dobiegnie końca. Wszystko zależy od tego, co teraz zadecyduję. A więc, panie Wright, wysłuchajmy ostatniego stanowiska obrony. Jeżeli osoba, która zatrudniła zabójcę, to była Adrian Andrews, wtedy pański klient, pan Matt Engard, jest niewinny. Nie ma potrzeby nawet o to pytać, starcze. No bo w końcu mój prawnik zamierza powiedzieć to, co ja chcę, czyż nie? Wright. Nie mogę tego zrobić, ale muszę zadecydować. Nie mogę już polegać na dowodach. Muszę słuchać głębi mojego serca. Znika nam napisik zapisy sądowe. To oznacza, że naprawdę teraz nie możemy polegać na dowodach. Teraz musimy słuchać, co nam podpowie serce, by odpowiedzieć na to pytanie. Mój klient Matt Engard jest winny czy niewinny? Tak, spójrzcie w górę. Wy, moi widzowie, spójrzcie w górę. Jaki jest tytuł tej gry? Jaki jest tytuł tego zagrajmy? Zagrajmy Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Tak, Justice for All. Sprawiedliwość ponad wszystko, sprawiedliwość za wszelką cenę. Tak, Edgeworth nam też mówił, przez ostatni rok Edgeworth próbował rozpracować, znaleźć odpowiedź na pytanie, co oznacza być prokuratorem. I mówił, że w końcu znalazł odpowiedź na to pytanie. I powiedział, że Phoenix musi znaleźć odpowiedź na pytanie, co oznacza być obrońcą.
Tak. Po co tak naprawdę są sądy na świecie? Sądy są po to, aby ustalać prawdę. Prokuratorzy i obrońcy łączą swoje siły tak naprawdę w sądzie. Chociaż ich cele są przeciwne, to mogą łączyć swoje siły w sądzie, aby znaleźć tą jedną, jedyną prawdę. I to jest rola sądów, to jest rola prokuratorów i obrony jako drużyny. I nieważne jak mocny mógłby być, jak bolesna mogłaby być prawda, to my musimy za tą prawdą podążać. Tak więc musimy skazać osobę, która przysporzyła cierpień tylu innym osobom, która poprowadziła kobiety do samobójstwa, która chciałaby wrobić niewinną kobietę w morderstwo, która rozkazała porwać niewinną dziewczynę. Po prostu Matt Angard jest winny i od tego nie ma ucieczki. Trzeba powiedzieć wprost, mój klient Matt Angard jest winny. Czekamy na pańską odpowiedź, panie Wright. Matt Angard, pański klient domaga się odpowiedzi. Maja, przebacz mi. Matt Angard jest. Jest! W samą porę! Franziska von Karma! Franziska von Karma! Co ty tutaj robisz? Au! Teraz widzisz, czyż nie tak, panie Phoenixie Wright? To dlatego nigdy nie powinieneś spuszczać z oczu z tego niechlujnego głupca. Czy je masz ze sobą? Te ostatnie dowody, czy wzięłaś je ze sobą? Ty powinieneś znać bardziej niż każdy inny odpowiedź na to pytanie, panie Miles Edgeworth. Von Karma jest perfekcyjny w każdy sposób. Dowody dotarły tutaj w idealnym stanie. Nie martwcie się o niechluja. Z nim jest wszystko w porządku, a jego rany są bardzo nieznaczne. Wszystkie przedmioty są wewnątrz tego. Cóż za popaprany stary płaszcz. To należy do Gumshoe. Mogę rozpoznać jego potargane końce wszędzie. Przepraszam za tą brzydotę, ale nie było nic innego, w co mogłam zapakować te dowody. Walczyłem bardzo długo i ciężko podczas całej tej rozprawy. Wszystko dlatego, co znajduje się wewnątrz tego starego płaszcza. Jestem pewny, że wewnątrz tego płaszcza leży ważny dowód. Wysoki sądzie, wewnątrz tego starego płaszcza są ostatnie kawałki dowodów obrony. Twoje ostatnie dowody? A więc Franziska dotarła w samą porę. Ta rozprawa już dobiegła końca. Wszystko, co mi pozostało, to wygłosić werdykt. Nie sądzę, że jakikolwiek dowód, który zostanie teraz zaprezentowany, może zmienić wynik tej rozprawy. Co? Oj tam sędzio, teraz akurat musisz być mądry. Wysoki sądzie, to nasz obowiązek, aby zbadać każdy kawałek dowodów, od początku do końca. Proszę, żeby pani von Karma mogła przedstawić te dowody. Przypuszczam, że ma pan rację, panie Edgeworth. Dopuszczę te dowody. Jednakże tutaj wkracza jedna oczywista zasada. Jeżeli te przedmioty nie przyprowadzą nam żadnych nowych wątków, wtedy nie zostaną zaakceptowane przez ten sąd. A teraz pani von Karma, jeśli pani może. Te kawałki dowodów zostały pozostawione przez The Killera podczas jego ucieczki od policji. Musiał on naprawdę się śpieszyć. Tak, wysoki sądzie. The Killer pozostawił ze sobą trzy kawałki dowodów. Gdzieś wśród tych dowodów będziemy mogli zobaczyć. Będzie coś, co odwróci tą całą sytuację. Niczym cud. Jestem tego pewien. Na to wszystko możemy liczyć. Pierwszym przedmiotem jest pistolet. Czy pistolet The Killera ma coś wspólnego z tą sprawą? Możemy albo przypytać o więcej szczegółów, albo więcej szczegółów nie jest potrzebne, ale ja przypytam. Czy ten pistolet ma jakiekolwiek powiązanie z tą sprawą? Musimy jeszcze przeprowadzić testy balistyczne, a więc nie mogę powiedzieć na 100%. Jednakże wierzę, że to ma coś wspólnego z tą sprawą, a przynajmniej ze mną. To jest pistolet, którego on użył, żeby cię postrzelić, czyż nie tak? W to właśnie wierzę, tak. O! Zatrzymałam pocisk, który wyjęli mi z ramienia jako pamiątkę. Jestem pewna, że to będzie znakomita próbka dla testów.
A więc to jest pistolet, który został użyty, aby postrzelić Franciskę. Prawdopodobnie nie będzie z niego wielkiego pożytku. Tak czy inaczej dodane do zapisów sądowych. Drugim dowodem jest ta taśma wideo. Założę się, że killer zabrał to z willi Angarda. Czy sprawdziliście zawartość tej taśmy? Niestety, nie było czasu. O, tak. Ale mogłabym przypuścić, że ta taśma jest również bardzo ważna. Dlaczego miałaby pani to powiedzieć?